Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest krótki, mam nadzieję, film informacyjny. W tajemniczym tytule i enigmatycznej miniaturce. Biłem się z myślami, czy ten film w ogóle nagrywać, czy wrzucać go na kanał, czy raczej przemilczeć sprawę, czy info, które mam zamiar wam przekazać, wrzucić po prostu w poście na YouTubie albo w poście na Discordzie, cokolwiek, żeby to po prostu gdzieś tam przemknęło bez większego echa, bo też nie chciałem generować sztucznego ruchu na kanale z tajemniczym tytułem i enigmatyczną miniaturką, ale po spotkaniu, a właściwie po wiadomości, którą dostałem na Discordzie od jednego z was, od widza, z którym udało się spotkać na tegorocznym Poland Roku, stwierdziłem, że no jednak część ludzi może interesować to, co mam dzisiaj do powiedzenia, i nie mógłbym was tak postawić później przed faktem dokonanym. No więc co to za tajemnicze odliczanie, do czego odliczamy i co się wydarzy, kiedy odliczanie dobiegnie końca? Odliczamy sobie, znaczy ja odliczam sobie do końca tego roku, 2024. A co się wydarzy, kiedy odliczanie dobiegnie końca? No tu mamy dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że po prostu przywitam się z wami w kolejnym filmie, kolejnym odcinku z gry, która akurat będzie hulać w tym czasie na kanale i praktycznie nic się nie zmieni. Może będę trochę bardziej uśmiechnięty tylko. A drugą opcją jest to, że zobaczymy się z początkiem przyszłego roku w filmie podobnym do tego, ale informującym o tym, że kończę moją sześcio, a wtedy już właściwie 6,5 letnią przygodę z YouTubem. Nie chcę tutaj tłumaczyć, skąd taka decyzja, żeby jednak zaprzestać i pożegnać się z wami. To, no chciałbym tego nie tłumaczyć, ale jeśli będę musiał, no to wytłumaczę to właśnie za te 5 miesięcy, już niecałe teraz. A jeśli się zastanawiacie, czy wi... Jeśli się zastanawiacie, czy wy, moi drodzy widzowie, możecie coś zrobić, żeby wpłynąć jakoś na tę decyzję, no to wam muszę niestety powiedzieć, że nie możecie nic zrobić. Wy, którzy już tu jesteście, którzy jesteście tutaj codziennie, jak tylko wrzucam film, wy nie możecie zrobić nic, bo wy robicie już wszystko, co zrobić możecie. Czyli po prostu widzicie film, klikacie i go oglądacie. Krócej, dłużej, na raz, na dwa, na pięć, wszystko jedno. Ale jesteście tutaj, jesteście częścią tego, co się tutaj dzieje, za co wam serdecznie dziękuję oczywiście. Już kilka razy dziękowałem, ale nie zamierzam przestać. Więc wy, no nie możecie zrobić nic, bo wy już robicie wszystko, co da się zrobić. To jest po prostu kwestia tego, czy uda mi się dotrzeć do szerszej widowni z tym, co robię, czy nie. Nie chcę za bardzo zmieniać formatu, bo próbowałem różnych na przestrzeni tych już 6 lat. Próbowałem różnych formatów, w których po prostu się nie czułem albo zajmowały mi za dużo czasu, jeśli się w nich czułem, więc to raczej pozostaje bez zmian. Czyli jakaś gierka, filmy codziennie, plus może małe urozmaicenia po drodze, bo mam parę pomysłów, a te 5 miesięcy to jest jednak sporo czasu, więc może coś się uda innego jeszcze, poza tymi standardowymi filmami, ugrać. A co się musi wydarzyć, żebym jednak został w przyszłym roku? No po prostu jakieś lepsze wyniki na film. Znaczy jakieś. Ja wiem jakie. Mam wgląd do trochę większej ilości statystyk niż wy, po prostu patrząc na łapki w górę i wyświetlenia. No po prostu liczę na jakąś poprawę. Ostatnio jak sobie postanowiłem coś takiego, czyli że daję sobie pół roku i kończę, To zrobiłem po cichu, akurat to moje postanowienie wtedy było po cichu, ale wtedy się udało, bo w przeciągu chyba 2 czy 3 miesięcy mocno, jak na mnie, można powiedzieć, wystrzeliłem i zebrała się was trochę większa ilość i zaczęła się jakakolwiek interakcja między nami, więc po cichu liczę, że uda się to i tym razem, ale jeśli nie, no to chciałem właśnie, żebyście wy, którzy tutaj jesteście w miarę na co dzień, żebyście o tym wiedzieli, żebym was później nie postawił nagle przed faktem dokonanym za te pół roku, że no sorry i nara. No to tak tytułem wyjaśnienia, o co chodzi z tytułem, o co chodzi z miniaturką, które chyba już wiem, jak będą wyglądać, ale jeszcze nie jestem pewien. Jeśli w ogóle nie ma sensu to, co mówię teraz odnosząc się do tytułu i miniaturki, to wybaczcie, ale na razie w mojej głowie siedzi taki pomysł, a nie inny. A co do tego, co się będzie działo na przestrzeni następnych paru miesięcy, to tak jak mówiłem, albo nie mówiłem, bo to wyciąłem, nie wiem, które to jest moje podejście do nagrania tego filmu,
ale będzie raczej bez zmian. Dokończymy sobie Assassin's Creed Odyssey. W Valhalla raczej nie będę się ładował, jest to zbyt duży tytuł, żeby go rozgrzebywać. Więc coś tam sobie znajdę na zastępstwo. Stalkera więcej na tym kanale już nie ujrzycie. No nie porwał mnie ten tytuł. Was tak średnio w sumie można by powiedzieć, ale no mnie nie porwał. I nie mam jakiejś takiej siły napędowej, żeby się zmuszać i siadać dalej. Skyrim może się pojawiać co jakiś czas, może z większymi przerwami w fabule, bo część może będę sobie robił jakoś prywatnie, a was będę zapraszał co jakiś czas. Odyssey będzie dokończone, za Odyssey wskoczy... Nie wiem jeszcze co, prawdopodobnie któryś z tych tytułów, które teraz gdzieś tam się tutaj wyświetlają na ekranie. Oprócz tego planuję cały czas, biję się z myślami nad ponowną serią z Wiedźmina 3, ale w nieco innym formacie, bo chciałbym Wiedźmina 3 wam przedstawić najbardziej klimatycznie i imersyjnie, jak tylko będę w stanie to zrobić, i jednocześnie podkręcając trochę poziom trudności jeszcze tego całego wyzwania. Znalazłem paczkę pięknie imersyjnych modów, które myślę, że mogą się w tej opowieści sprawdzić, plus chyba dwa zmieniające całkowicie walkę, system alchemii, levelowania w Wiedźminie i ogólnie bardzo dużo rzeczy. Jeśli uda mi się jakoś te mody ze sobą sparować, że ta gra ruszy i nie będzie crashować, no to w takiej serii właśnie zobaczymy się od września. Dokonałem pewnych kalkulacji, plus minus, i wychodzi, że z podstawką Wiedźmina 3, jeśli będziemy widywać się codziennie, minimum raz, no to spokojnie do końca roku, wolnym tempem, zresztą wiecie, jak ja lubię grać w gry, wolnym tempem, spokojnym, klimatycznym, tę jesień i część zimy myślę, że sobie spędzimy. Oprócz tego mam w planach filmy w stylu prezentacji jakiejś gry, mojego podejścia do gry, ale nie na zasadzie dzień dobry, witam serdecznie, to jest pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty, szesnasty, 48 odcinek, tylko raczej zbitek, jakiś montaż tego, co mi się udało zrobić, wykonać. Taka skrócona historia, skrócone podejście moje po prostu do danego tytułu, żebym ja sobie grał prywatnie, jednocześnie nagrywając gameplay, a później w postprodukcji dodał siebie, swój głos. Po prostu taki materiał już za mną chodzi no chyba od dobrego roku i jakoś nigdy nie mogłem się do tego przełamać. Może te ostatnie, ja tak będę mówił, te ostatnie, no bo z moim pesymizmem trochę przeczuwam, jaki będzie wynik tego odliczania. Także może te ostatnie tchnienia, ostatnie miesiące jakoś mnie trochę bardziej zmotywują, żeby wrzucić tutaj coś innego i coś świeżego. A propos świeżych rzeczy, zacząłem swoją przygodę, chociaż to może być bardzo nad wyrost powiedziane, ale zacząłem swoją przygodę z game devem. Zacząłem się uczyć Godota. Wizja stworzenia czegoś swojego przyświeca mi już chyba, no nie wiem, z dobry rok myślę. Już jakieś pierwsze kroki powziąłem właśnie w zeszłym roku, na przełomie chyba sierpnia i września, ale gdzieś mi to tam odpadło, bo postanowiłem zwolnić z YouTube'em, a ostatecznie dorzuciłem sobie jeszcze więcej roboty, decydując się na montowane materiały, co zabrało mi za dużo czasu i zaowocowało chyba kilkumiesięczną przerwą w ogóle w moim wrzucaniu filmów, więc brakło trochę czasu, ale teraz mam troszeczkę inne podejście do tego i mam też nadzieję znowu, że te nadchodzące kilka miesięcy trochę mnie zmotywuje, bo chciałem wam tu wrzucać no devlogi, to może będzie trochę za dużo powiedziane, ale relacje ze stawiania moich pierwszych kroków w tym silniku. Przejrzałem sobie darmowe asety, już mi się tam jakieś pomysły zrodziły w głowie, już zaczynam kombinować, uczyć się po prostu i co jest co i jak co działa. Można powiedzieć, że mam jakieś pre-alpha demo in-game footage gotowe. Nie, no po prostu to jest zlepek jakichś tam funkcji, żebym po prostu się zaczął trochę lepiej czuć w tym silniku. Ale pomysły są, idzie mi to, wydaje mi się, całkiem sprawnie, bo z programowaniem coś tam do czynienia miałem.
Więc no jestem naprawdę pozytywnie nastawiony co do tego i wsiąknąłem w to, można powiedzieć. Dawno nie czułem takiego zapału już do niczego, więc mam nadzieję, że nie będzie to słomiany zapał i też z waszym wsparciem / no pomocą bardziej pod tym względem, że po prostu będę czuł parcie, żeby wam coś wrzucić. Że jakoś tam sobie dam radę. No i to tyle, bardzo chaotycznie, bo absolutnie bez przygotowania siadam do tego filmu, tak jak mówiłem, albo nie, bo może już to wyciąłem i nie trafi do finalnej wersji, nie wiem, które to jest podejście do tego filmu, w każdym razie miał on być krótki, a ja tu już siedzę 30 minut, a jeszcze muszę go zmontować. Także, no co, na dzisiaj to tyle, nie wiem, czy wspomniałem, czy nie wspomniałem, dzisiaj to jest jedyny film, który zobaczycie. Do Assassin's Creed'a wracamy od jutra, mam nadzieję. Skyrim gdzieś tam się będzie przewijał, ze Stalkera rezygnujemy i to taki plan na najbliższe może 2 tygodnie, a potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dzięki za oglądanie dzisiaj, mam nadzieję, że ktoś dotrwał do końca tego chaosu, potoku, lawiny właściwie, można by powiedzieć, bo potok jest trochę bardziej zorganizowany. Lawiny słów. No i tyle. No i do jutra, mam nadzieję.